Do półfinałów z rozgrywek ligowych awansowały drużyny THC Jeżyce, Eissturm Lubin, ekipa Janusza Raka i Monar Team Lubin. Przepustkę na turniej otrzymał także zwycięzca Pucharu Lubina, drużyna Playasów. No jeżeli nasze drużyny pojadą w najlepszych swoich składach, jakie będą mogły dysponować danego dnia 19 lipca w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo tam będziemy rozgrywali nasze spotkania w niedzielę, to myślę, że możemy liczyć, że chociaż z 5 drużyn, które pojadą, zobaczymy dwie, które załapią się na ogólnopolski finał w Warszawie. Kto według Ciebie z tych drużyn będzie faworytem? Czy będzie to mistrz Lubina, czy może zdobywca pucharu? Ja tutaj bym bardziej upatrywał szans u Playasów, ponieważ ich wszyscy lekceważą, oni też się tak jakoś napinają na super wyniki, ale w swoją grą udowadniają, że są fajną ekipką. Turniej półfinałowy odbędzie się w dniach 18-19 lipca.